Że można to nie da. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Można nas słuchać, ale i oglądać. Jesteśmy w mediach społecznościowych. Można nas na przykład na YouTubie obejrzeć teraz albo później. A w studiu dzisiaj Dorota Olko, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, Partia Razem, po raz pierwszy w Śniadaniu w Trójce. Witamy. Dzień dobry. Urszula Pasławska po mojej lewej stronie, wiceprezeska PSL-u, przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, klub PSL Trzecia Dzień Droga. Dzień dobry, witam serdecznie. Obok mnie Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. A obok niego Stanisław Tyszka, szef klubu Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. I Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzisiaj niestety już druga rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę. Mówię niestety już, ponieważ dwa lata temu wydawało nam się, że ta wojna być może skończy się lada moment. Jeśli nie po kilku dniach, to po kilku tygodniach, po kilku miesiącach. No a niestety teraz słyszymy, że Rosja przygotowuje się do kolejnych ataków na któreś z państw natowskich, być może na Polskę, jeśli Ukraina upadnie i Rosja za kilka lat zbierze siły do tego ataku. I dlatego pytanie pierwsze, na początek, na jakie wyrzeczenia, na jaki wysiłek jesteśmy tu w Polsce gotowi, tu w Polsce, tu na świecie jesteśmy i powinniśmy być gotowi, żeby powstrzymać Rosję i pomóc Ukrainie. Pani Dorota Olko. No przede wszystkim to potrzebujemy współpracy tu na arenie europejskiej, zwłaszcza w obliczu wyborów w USA, które no, mogą skończyć się tak, że to wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy będzie mniejsze. Cieszy mnie, że sankcje zostają utrzymane, są wzmacniane, bo to jest wyraz naszej solidarności takiej w praktyce z Ukrainą. I myślę, że też jakąś formą być może wyrzeczenia jest zwiększanie środków na obronność. Oczywiście to jest także w naszym interesie, bo no położenie takiego, przy takim położeniu geopolitycznym to jest niestety teraz konieczność, ale o ile w innych okolicznościach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, moglibyśmy dyskutować o przesuwaniu tych środków budżetowych na inne cele, na cele wewnętrzne, na cele prospołeczne, to w tym momencie jesteśmy w obliczu konieczności do zbrajania się. Ale myślę, że warto w tym momencie też mówić o konieczności przeznaczania środków na obronę cywilną, na to, żeby zwiększać bezpieczeństwo cywilów, bo jesteśmy niestety zupełnie nieprzygotowani. Cieszy mnie, że tutaj wicepremier Kosiniak-Kamysz już jakiś czas o tym mówił. My jako Partia Razem, jako Lewica od dawna upominamy się o to i też w wielu dyskusjach Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w poprzedniej kadencji przyznawało, że jeśli chodzi o obronę cywilną, mamy zaległości. Szacunki mówią, że jeśli chodzi o schrony, to 3-4% ludności w tym momencie mogłaby czuć się bezpiecznie. Więc tutaj także te środki na obronę cywilną są potrzebne. Więc myślę, że w takich kategoriach jako państwo to możemy rozpatrywać w kategoriach wyrzeczenia i konieczności. Stanisław Tyszka. No to jest ciekawe pytanie, panie redaktor, o te wyrzeczenia. Ja zauważę taką kwestię, że dwa lata temu, w momencie inwazji Rosji na Ukrainę... Ale ciekawe pytanie, to jest taki... Z takim podtekstem pan to mówi? Tak, dlatego, że... Znaczy z podtekstem, no zaraz odpowiem na nie. To jest tak, dwa lata temu z dnia na dzień zakończyła się pandemia. Zakończyła się pandemia i płynnie przeszliśmy do nowego tematu zarządzania strachem obywateli. To bardzo władze nowoczesnych państw lubią robić, straszyć obywateli po to, żeby ugrać jakieś interesy. Zauważmy, że w okresie pandemii PiS i Platforma zgadzały się w 100%, jeżeli chodzi o restrykcje, gwałcenie praw obywateli, ograniczanie dostępu do leczenia, druk pustego pieniądza, zadłużanie Polaków, inflację, zubożanie przez to Polaków. W momencie, jak się zaczęła
wojna, to również PiS i Platforma zgadzały się do tego, żeby ten temat wyjąć spoza normalnej, demokratycznej debaty publicznej, jakiej domagała się zawsze Konfederacja, i robić różne rzeczy ponad głowami obywateli. Dlatego niestety rozbroiliśmy się w dużym stopniu. Nie powinniśmy byli się rozbrajać. My się musimy zbroić. Natomiast w tym momencie będziemy musieli uzupełniać to uzbrojenie, które oddaliśmy Ukrainie, gdzieś tam wychodząc przed szereg, nie uzyskując nic od naszych sojuszników. My od 2 lat utrzymujemy przedstawicieli innego narodu. Jesteśmy jedynym państwem, które przyznaje świadczenia socjalne na równi z obywatelami. To jest kilkanaście świadczeń socjalnych. Ostatnio szyto, kryto, po cichutku, szybko została przyjęta ustawa w Sejmie przedłużająca to. I wreszcie Konfederacja nie jest za bardzo na wyrzeczenia gotowa. Największe wyrzeczenia w tym momencie, które PiS i Platforma chcą w imieniu Polaków podjąć, to jest likwidacja polskiego rolnictwa i polskiego rynku przewozów drogowych. Do rolnictwa za chwilę przejdziemy. To jest bardzo poważna sprawa. W związku z tym tak, Konfederacja od 2 lat powtarza, w naszym interesie jest to, żeby Ukraina obroniła się przed Rosją. Natomiast to jest tylko interes. Kochamy Polskę, w związku z tym nie możemy się zgodzić na to, żeby te wyrzeczenia były zbyt daleko idące. Likwidacja polskiego rolnictwa, likwidacja polskich przewozów, utrzymywanie przedstawicieli innego narodu jest czymś, co wychodzi poza to, i cieszę się, że chociaż tutaj możemy o tym podyskutować. Paweł Kowal. Równie dobrze mógłbym powiedzieć zatem, że jeśli ktoś popiera stały protest na granicy, a nie stara się go rozwiązać, jak Konfederacja, to chce zabić całe polskie przetwórstwo spożywcze i wszystkie miejsca, polskie miejsca pracy. To jest ponad 10 miliardów eksportów. W taki sposób nie da się dyskutować. Znaczy, albo to jest absurdalny argument. No bo właśnie pan podał absurdalne argumenty. Teraz panu pokazałem. Nie, a w interesie polskiego rolnictwa. A teraz niech pan to powie tym polskim pracownikom, którzy również z polskich produktów, a także innych, produkują i wysyłają i z tego żyją. Tak się nie da poważnie rozmawiać. Nie wiem, o czym pan mówił. No, bo pan jest niezorientowany. Nie, pan i nie zna się pan po prostu. Niech pan wytłumaczy słuchaczom. Dobrze, słuchacze już zrozumieli. Żeby pan w imieniu swoim i koalicji, na jakie wyrzeczenia powinniśmy być gotowi, bo widzimy, że Konfederacja nie jest gotowa na jakieś dodatkowe. Chciałem tylko jeden z argumentów wybrałem, żeby pokazać, jak bardzo on nie ma sensu. Natomiast sprawa jest jasna. Jeżeli dzisiaj, jeżeli chcemy za parę lat wydać mniej na zbrojenia, to dzisiaj musimy pomóc Ukraińcom. I to jest jasne. Czytam Marka Thyssena, to jest jeden z lepszych publicystów konserwatywnych, republikańskich w Stanach, który wspiera Donalda Trumpa, ale taki, który rozumie kwestie bezpieczeństwa. I on do tych wszystkich ludzi w Stanach, którzy dzisiaj mają wątpliwości, mówi to, co ja bym chciał dzisiaj powiedzieć do każdego, kto ma wątpliwości. Dzisiaj obrona Europy kosztuje mniej, bo dzisiaj walczą Ukraińcy i trzeba im dostarczyć broń. A za 5 lat, jeżeli dzisiaj ktoś będzie słuchał podszeptów szatana, żeby siedzieć cicho, udawać, że nie ma tematu, będzie miał przy granicy Putina i będzie wydawał dużo więcej i będzie płacił polską krwią. I po to my to robimy. Po to dzisiaj 4% prawie już na obronność. Po to zwiększamy możliwości obrony cywilnej. Po to zwiększamy wydatki na wszelkie formy bezpieczeństwa, szczególnie cyberbezpieczeństwa. Żeby za kilka lat nie płacić polską krwią. Niech sobie ktoś wyobrazi, kto ma wątpliwości, choćby w sferze cyber. To nie jest tak, że ktoś napadnie na polski bank i zabierze dowody. To jest tak, że ktoś może wysadzić elektrownię. I skutki mogą być takie jak broni masowego rażenia. I dzisiaj Putin jest politykiem, który jest do tego wszystkiego gotowy i dał na to dowody. Jeżeli ktoś tego dalej nie widzi, to znaczy, że nic nie widzi. No to jest właśnie wojenna histeria, o której mówimy. Polska, odnosząc się do pytania, marszałek Hołownia miażdżący Putin. To Polska poniosła do tej pory ogromną cenę i będzie ponosiła również cenę w kolejnych latach, ale różnica powinna być taka między tym, co było, a tym, co jest, że Polska bez żadnych zasad i bez żadnych zależności i relacji oddawała wszystko, co mogła, aby wesprzeć Ukrainę. W tym momencie stworzono konflikt właśnie z polskimi rolnikami, kiedy w maju 2022 roku zawarto umowę na przywóz tak zwanego zboża technicznego. Od tego momentu wszystko się zaczęło. I pomoc będzie udzielana, ale musimy określić jasne zasady, tak aby społeczeństwo, również w Polsce, rozumiało, jaką cenę dzisiaj musimy zapłacić, ale co w zamian osiągamy. Bo nie zgodzę się tutaj. Czyli rozumiem, że pewną cenę musimy zapłacić, ale tą ceną na pewno nie będzie doprowadzenie do jakiegoś upadku czy do bardzo złej kondycji polskiego rolnictwa. Oczywiście nie, ale moment. 100% to nie jest tak, że
działanie rządu wbrew społeczeństwu skończyło się 15 października. Protestują rolnicy. Protestują rolnicy przeciwko zbożu z Ukrainy, ale również przeciwko Zielonemu Ładowi, który wprowadził działacz Prawa i Sprawiedliwości, komisarz Wojciechowski, który na przykład wprowadził tak zwane ugorowanie. I wyobraźmy sobie, że ktoś ma na przykład salon, gdzie ma 100 samochodów, ponosi za nie koszty i 4 z tych samochodów dla ochrony klimatu musi wyłączyć, płacąc wszystkie koszty. I w takiej sytuacji zostali postawieni polscy i europejscy rolnicy. I oni przeciwko temu protestują. Czesław Siekierski zrobił więcej w ciągu 1,5 miesiąca niż PiS w ciągu ostatnich lat dla polskich rolników, bo udało się już wynegocjować zmiany w tak zwanym ugorowaniu. Udało się wynegocjować zmiany... I jakie to zmiany w ugorowaniu? Zmiany polegają na tym, że będzie można... Działamy sukcesywnie, mając w konkurencji działacza Prawa i Sprawiedliwości, który działa przeciwko polskim i europejskim rolnikom. W związku z tym są zmiany... Teraz to już jest działacz ZSL-u, jak powiedział Jarosław Kaczyński. Już nie jest działaczem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie da się dzisiaj bez zrozumienia tego, o co walczą polscy rolnicy, prowadzić dialogu. Musimy po prostu ich sprawy załatwić. Dlatego załatwiona jest kwestia chociażby dopłaty do kukurydzy, kredyty i ustalenia z Komisją Europejską, które są prowadzone w tej chwili właśnie po to, aby skutki Zielonego Ładu przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość dla Europy, bo o tym również mówił Jarosław Kaczyński, po prostu zniwelować. I tak to moje pytanie właściwie zostało zwekslowane na kwestie rolnicze, czego nie planowałam, ale wróćmy do tego zasadniczego pytania, czyli do jakich wyrzeczeń powinniśmy się, na jakie wyrzeczenia powinniśmy się przygotować, nawet jak nie jesteśmy gotowi. Rozumiem, że to jest pytanie do mnie. Błażej Poboży. Warto powiedzieć, że dokładnie 2 lata temu, w przeddzień tej brutalnej napaści, która była, i warto to powtarzać do znudzenia, była tylko kolejną odsłoną rosyjskiej napaści na Ukrainę, bo ta wojna wcale nie rozpoczęła się 2 lata temu. 2 lata temu rozpoczął się jej nowy teatr, wielkoskalowy konflikt. Do ostatniej chwili pan prezydent, będąc z wizytą wtedy w Kijowie, zapewniał o tym, że na Polskę walcząca Ukraina może liczyć. I przez te dwa lata Polacy jako społeczeństwo i jako państwo udowodnili, że tak właśnie jest, że Ukraina może liczyć na wsparcie Polski, że Polska jest tym największym i najlepszym ambasadorem. Polska jako państwo ambasadorem sprawy ukraińskiej w Europie i na świecie. To my byliśmy, to my jesteśmy w awangardzie pomocy zarówno dla walczącej Ukrainy, tej pomocy humanitarnej, pomocy rzeczowej, ale także czymś, co myślę przejdzie do historii i na pewno w podręcznikach w przyszłości będziemy o tym czytali, jak Polacy otworzyli swoje serca i domy na prawdziwych uchodźców wojennych, którzy w pierwszych dniach tego nowego oblicza konfliktu ratowali się ucieczką do Polski. To wszystko prawda, to wspomnienie warto przywołać, natomiast jak pan doskonale wie, te nastroje się nieco zmieniły właśnie w związku z takim zmęczeniem tą wojną, która nie ma już takich przełomowych, strasznych momentów jak Bucze, jak Irpień, które nie bardzo działały na wyobraźnię. Zgadzam się z panią redaktor. Śmierć każdego człowieka podczas konfliktu zbrojnego jest tragedią. To jest tragedia w wymiarze indywidualnym, w wymiarze narodowym. Pan jest badaczem też, naukowcem, badaczem zachowań społecznych i politycznych. Dlatego protestuję o najgorszą z możliwych sytuacji, na pewno taką, na którą liczy Rosja i liczą także na Zachodzie ci, którzy w ten głos się wsłuchują. To jest właśnie takie poczucie zmęczenia wojną. W chwili, gdy świat zachodni, gdy zachodnie społeczeństwa poczują się zmęczone tą wojną, bo to nie ja jestem zmęczona, tylko przywołuję takie Kremlu, zachowania. Na Kremlu będą otwierane butelki szampana. Natomiast ja i muszę się odnieść, bo debiutująca w tym programie
działaczka partii... Debiutująca tylko w tym studiu. W tym programie, bo powiedziałem, w tym studio. W tym studio, nie, ale w programie formule była. Nie, raz, chyba. Proszę pan się ale, dobrze miły po prostu, nie chciałem, by, nie, proszę chciałem państwa tylko powiedzieć, po prostu coś miłego, że jestem zdziwiony tym, jako to osoba reprezentująca trzecią drogę, czyli zaplecze ministra obrony, który no, ma to szczęście, że odziedziczył swój resort po ministrze Błaszczaku, który zostawił wydatki na zbrojenie na rekordowych poziomach, za co jesteśmy chwaleni. Nie odnosi się pani do tego. Nie odnosi się pani z drugiej strony do dość kuriozalnych i takich na pewno nieprzystających formatowi funkcji marszałka Sejmu wypowiedzi pana Hołowni, który ma dość alternatywne koncepcje do rozładowywania czy zakończenia konfliktu na Ukrainie. Natomiast no, rozumiem, że to z pewnej wygody i komfortu pan ucieka pani. A pan ucieka pani. Uciekł, panie ministrze. Chcę powiedzieć... No spokojnie, pani poseł, bo nikt nie wie, o co chodzi. Panie ministrze, pan też uciekł. Było dość konkretne pytanie, na które nie odpowiedziała pani, uciekając w stronę. A może pan teraz uciekł od moich odpowiedzi? Nie, ja powiedziałem dokładnie. Ja powiedziałem dokładnie. Pan Sachajko pomoże, bo nie wiadomo, o co chodzi. Najgorsza rzecz to to właśnie to, co próbujecie zasugerować, czyli takie poczucie i przekonanie, że ktoś może być tą wojną zmęczony. Bo to będzie. Ale nic nie próbujmy zasugerować, tak jest na Zachodzie. Pan wie doskonale, że to jest ryzyko. I my musimy w tej naszej polityce pozostać konsekwentni. Ja się cieszę, że akurat jeśli chodzi o politykę zagraniczną i nawet słuchając pana posła Kowala, uśmiechałem się, bo pobrzmiewała w nim taka trochę dawna refleksja i spojrzenie na sprawy międzynarodowe. To się zgadzacie, taka bardzo państwowa, taka bardzo państwowa i cieszę się, że jeśli chodzi o fundamenty naszej polityki zagranicznej i w polityki obronnościowej, co może nawet niektórych szokować, także w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, bo zwrócę uwagę na ewolucję poglądów koalicji 13 grudnia w odniesieniu do zapory na granicy, jednak mówicie już trochę innym głosem i to jest bardzo dobra informacja i dla Polski, i dla mieszkających w Polsce Ukraińców, i dla Ukrainy. Myślę, że to jest dobra informacja dla całego demokratycznego Jarosław świata. Sachajko, chciałbym, żeby pan może właśnie tę odpowiedź na moje pytanie wpisał w to, co to już zostało zasygnalizowane, czyli no, ten poważny konflikt też polsko-ukraiński, ale też polsko-unijny, jeśli to można w kategorii konfliktu rozpatrywać, mianowicie sytuacja w rolnictwie, protesty rolników i wszystko, co się z tym wiąże. Jednak zacznę od samego początku, czyli od pani pierwszego pytania, co możemy poświęcić. No i tutaj trzeba słuchać ekspertów. No dzisiaj rano był wywiad generała Andrzejczaka, który bardzo obszernie opisał, że musimy poświęcić wszystko, aby za 2-3 lata Rosja nie była w stanie Polski zaatakować. I on tam powiedział o kilku elementach. Po pierwsze, trzeba kupić dużo nowoczesnego uzbrojenia. Te czołgi, które oddaliśmy, to widzieliśmy, jak one wybuchają. To żadne czołgi na XXI wiek. To są czołgi starej konstrukcji, bardzo niebezpieczne, więc dobrze, że kupujemy najnowsze czołgi, jakie są. Prezent zrobiliśmy. Bardzo prosiłbym, żeby nie przeszkadzać. Prezent zrobiliśmy głównie jednak sobie, bo gdyby nie nasze czołgi, nasze haubice, to przewidywania ekspertów, że Ukraina upadnie w 2-3 miesiące, by się sprawdziły. A ja jeżdżąc z pomocą humanitarną na Ukrainę, widziałem takie kamienne, smutne twarze rodziców, których dzieci były na froncie, których mężowie byli na froncie, którzy nie wiedzieli, czy dzieci, czy mężowie wrócą, a jak wrócą, czy nie będą kalekami. Więc łatwo jest szermować swoim życiem. I to samo opisano w prasie polskiej w 1938, w 1939, że nikt nas nie zaatakuje, no bo przecież mamy sojuszników, Francja, największa armia lądowa, Wielka Brytania, potęga morska. Więc pierwsze, to trzeba zrobić wszystko, żeby się nie opłacało nas zaatakować.
I bardzo ważny element, który poruszył pan generał, to było to, że niezbędne jest nam lotnisko CPK. I jest wprost to napisane. Ono jest niezbędne, żebyśmy mogli w krótkim czasie przyjąć bardzo dużo wojsk sojuszniczych, aby przeciwstawić się ewentualnemu atakowi. Oczywiście obrona cywilna jest ważna, ale ja bym na początek stawiał na obronę militarną, aby się nie opłacało Polski zaatakować. Czyli mamy się zbroić i dalej pomagać Ukrainie. Oczywiście. Idąc dalej, bo tutaj ja nie wiem, po co pani poseł Pasławska próbuje politykę tutaj unijną czy rolniczą wplatać, no bo no, musi pani najpierw uzgodnić ze swoimi kolegami. Bo w czwartek była debata na temat rolnictwa i minister Siekierski mówił, że z Zielonym Ładem zostaniemy, że tam są dobre rozwiązania. A w tym studio, nie wiem, to było 3 lub 4 tygodnie temu, pani kolega, pan minister Sawicki właśnie mówił, że rolnicy mają na Zielonym Ładzie zarabiać, czyli na rolnictwie węglowym. To są różne rozwiązania. Ale no, pani poseł, no najpierw z kolegami trzeba porozmawiać, ustalić jedną kwestię. I jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj sprostować, bo państwo, i to dziwne, bo PSL cały czas tutaj miesza. Ale ja byłem w piątek na kontroli w Ministerstwie Finansów. Dziękuję panu ministrowi Domańskiemu. Bardzo dobrze przygotowane ministerstwo było do większości odpowiedzi. I co się okazuje, zboże techniczne do Polski wjeżdżało od 2008 roku. Więc, a PSL, który odpowiadał za rolnictwo, nie miał o tym pojęcia. Więc pani poseł, naprawdę, proszę, kampania się skończyła. Mamy naprawdę kłopot, bo jest wojna, a Ukraina przegrywa w tej wojnie. Nie udawajmy tego. Przegrywa wojnę. Rosja buduje więcej czołgów niż cała Europa razem wzięta. Buduje, czyli produkuje 2 razy więcej pocisków niż cała Europa razem wzięta i buduje 1,5-milionową armię, żeby iść do przodu. Dlatego też powinniśmy pewne tematy wyjąć spod takiej taniej polityki, jak przed chwilą pani poseł czy kolega Stanisław, tylko postawić na obronność i nie kłócić się tutaj. Ja wiem, urzędnicy brukselscy już dawno poświęcili rolnictwo. Rozmawialiśmy przed programem i prosiłam, żeby było dzisiaj krótko, także dlatego, że mamy no, wydawało mi się, piosenkę, ale to tyle było ale właśnie pan tematu. Powiedział pan długo, także bym bardzo prosiła. Jedno zdanie. Tak. Zielony Ład będzie dobry, jeżeli będzie towarzyszyła temu ekonomia. Państwo, to co państwo zaproponowaliście. Nie to państwo, państwo tylko jako to Prawo państwo, bo to państwo w Parlamencie Europejskim rządzą. To jest wyzwanie. Miało być jedno zdanie, a teraz jest rolników. Jeżeli będzie ekonomia, rolnicy się na wiele rzeczy zgodzą. Dziękuję. Drodzy państwo, wrócimy do spraw Ukrainy, o których mówiliśmy jeszcze pod koniec programu. Po specjalnej piosence, którą nadają rozgłośnie w całej Europie, w całej Polsce. To będzie o 9.45. My nadamy fragment. Dlatego uprzedzam, że o 9.45 nikt nie może dodać ad vocem i tak dalej. Później będziemy wracać do rozmowy. A teraz o wizycie Ursuli von der Leyen, która też miała związek z tym, co się dzieje na granicy polsko-rosyjskiej. Przepraszam, ukraińskiej, ale przede wszystkim nastąpiło ogłoszenie odblokowania, co ma nastąpić w przyszłym tygodniu, pieniędzy i z Funduszu Spójności i z KPO. To jest 130 miliardów euro. Mamy to, powiedział Donald Tusk. Czy rzeczywiście to mamy, ponieważ jeszcze nie mamy tych ustaw, które są obiecane. Jak to będzie wyglądało? Mamy czy nie mamy? Dorota Olko. To jest bardzo dobra wiadomość, że udało się doprowadzić do tego, że te środki zostaną odblokowane. I jak słyszę dzisiaj polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak naprawdę na to narzekają, to mam nadzieję, mam pytanie, czemu nie doprowadziliście do tego sami? Premier Morawiecki negocjował kamienie milowe, wystarczyło je wykonać i odblokować te pieniądze i byłby sukces na koniec poprzedniej kadencji. Ale to się nie udało. Tutaj to jest bardzo dobra... Ale na razie kamienie są częściowo odblokowane, tylko są zapowiedzi. Są konkretne zapowiedzi. Jest odblokowane czy wykonania tych jest kamieni. Jest cały plan naprawiania praworządności. Pierwsza ustawa już trafiła do Sejmu i o ile się nie mylę, mamy nad nią pracować już na kolejnym posiedzeniu, czyli nie w przyszłym, tylko w kolejnym tygodniu. I są konkretne kroki, więc nie widzę powodów,
czemu te środki miałyby do Polski nie trafić? A potrzebujemy ich na szpitale, potrzebujemy ich na budowę mieszkań. Nie pójdą. Pani, nie pójdą? Nie, nie, nie. Ale co nie pójdzie? Ale wie pani, na co są te środki? Na co są te środki? Z KPO? No. No wiem, na co nie, nie są te na budowę środki. No ale jest plan pewien. I tam przepraszam. Budowa mieszkań jest, nie? Porozmawiajmy o tym, jaki tam przepraszam. Jest. Nie porozmawiamy o tym, bo nie mamy czasu na KPO. Rozkładanie na czynniki pierwsze na budowę KPO. Mieszkań na wynajem. Ile tych mieszkań? I nie wiem, czemu pan poseł tutaj sieje jakieś wątpliwości i nie wiem, jaką ma teorię spiskową na temat, na temat środków z KPO. Dobrze, to ja teraz zapytam pana Pawła Kowala. Czy to jest nawet pewien rodzaj słabości do Donalda Tuska, wiara w Donalda Tuska? Czy rzeczywiście ten plan zmian w sądownictwie i prokuraturze jest tak wiarygodny i tak pewny, że będzie i tak jest pewne, że będzie wykonany, że dlatego no, te środki będą odblokowane, zanim te ustawy zostaną uchwalone? A przypominam, że na końcu każdej ustawy jest pan prezydent. Chodzi o... Może po kolei na proste wyrazy. Chodzi o 137... Ponad 130, tak, znacznie mówiłam to? Miliardów, tak. One w części pochodzą z funduszu, który jest związany z odbudową po COVID-zie, a w części ze środków spójności. Te środki zostaną Polsce wypłacone, jeśli spełnimy pewne warunki umowy, na które się polski rząd umówił. To są, tak te ludzie mówią, kamienie milowe. Na proste wyrazy to jest rodzaj pewnych warunków. Te warunki spełnimy, dlatego że mamy większość w Sejmie, wiadomo, jakie zmiany trzeba dokonać. Projekty tych zmian zostały przygotowane. I po tym, jak zostaną przygotowane, po tym, jak ta deklaracja pada wiarygodnie, to znaczy wiemy, co robimy i wiemy, kiedy, środki mogą już być użyte. Środki muszą być używane już teraz. Każdy z państwa, kto w tej chwili sobie z tego żartuje lub jest przeciwny tym środkom, działa przeciwko polskim miejscom pracy, przeciwko około na przykład 300 szpitalom, które mogą dostać pieniądze na remont. I to się dzieje już w każdym dużym państwie Europy. Właściwie wszyscy z tego korzystają, a część polskich polityków, ponieważ ma fioła na punkcie swoich ambicji, chce odciąć Polaków od tych pieniędzy. My żeśmy tę barierę złamali. To chce odciąć od pieniędzy. No, na przykład ci, którzy przez półtora roku tych pieniędzy nie byli w stanie do Polski sprowadzić, czyli poprzednia rządząca ekipa, która nazywała się Prawo i Sprawiedliwość. Nie mamy Prawa i Sprawiedliwości, już mówiłam, dlaczego nie mamy. A co się z nimi stało? No nie chcą przychodzić do radia. A nie, w ogóle to jeszcze są przecież. Do radia, tak, ale Błażej... Wyśmienite te żarty, Błażej, między panem posłem a panią redaktor w sprawie nieobecności Prawa i Sprawiedliwości, więc... Błażej, po Boże, bardzo... Ale zawsze prezydent może wziąć na siebie reprezentację Prawa i Sprawiedliwości. Nie, ale pan minister... Ale ja jestem przecież radnym... Mamy Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, pytanie do pana. Przykład, kogo reprezentuje prezydent. Panie ministrze. Pan prezydent jest osobą, która posiada największy mandat społeczny pochodzący z wyborów większościowych. Żadna inna instytucja w Polsce nie jest wyposażona w tak duży mandat. Czy mogę zadać panu pytanie? Czy pan prezydent będzie podchodził do tych wszystkich projektów ustaw ze świadomością z tyłu głowy, że od jego podpisu zależą pieniądze, czy będzie po prostu je analizował zupełnie niezależnie od tego? Przede wszystkim pan prezydent miał rację, mówiąc, że cała ta dyskusja na temat KPO i wstrzymywania tych płatności do Polski nie jest związana z żadną tak zwaną praworządnością, tylko jest tylko i wyłącznie oczekiwaniem Brukseli na zmianę polityczną w Polsce, na zmianę rządu. No bo jeżeli w sytuacji, gdy w Polsce jest dewastowany porządek prawny, gdy konstytucję od wyborów, a w zasadzie od 13 grudnia podeptano co najmniej kilka razy, gdzie zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości są z całą pewnością dalekie od praworządności, są po prostu brutalnym łamaniem hierarchii źródeł prawa w Polsce, gdzie opinia, uchwała czy okólnik staje się ważniejszy od konstytucji i ustawy. I mimo tego słyszymy, że środki do Polski mają trafić dlatego, że doszło do zmiany rządu, to powiedzmy to wprost. Mówił o tym pan prezydent, mówiło to nieobecne z uwagi na zmiany w mediach publicznych Prawo i Sprawiedliwość. To był swoisty szantaż. To było niedopuszczalne wspieranie
z określonego środowiska politycznego w wyborach poprzez właśnie szantaż w postaci tych środków. No i jeżeli dziś słyszymy, że tak też te środki mają do Polski trafić tylko dlatego, że zmienił się rząd, no pytanie, jaka jest cena? Czy ceną będzie pakt migracyjny? Czy ceną będzie kolanem przepychany mimo protestów rolników ten Zielony Ład? Czy może jeszcze coś więcej? A może przyjęciem euro w Polsce? Bo jeżeli ja słyszę, że szykuje się zamach na kolejną niezależną instytucję, jaką jest prezes Narodowego Banku Polskiego. Takie sygnały po koalicji 13 grudnia chodzą. To bardzo się obawiam, czy za tym nie stoi rozpoczęcie dyskusji na tym, co było w agendzie między innymi trzeciej drogi, czyli partii pani Pasławskiej, koalicji, w której jest pani Pasławska, gdzie Szymon Hołownia mówił, że warto wrócić do dyskusji o wprowadzeniu euro w Polsce. Czy to jest cena za te środki z pożyczek dla Polski? I ostatnia kwestia, panie która... Panie ale pan jest zadowolony, że te pieniądze będą, czy nie? Czy jestem niezadowolony, że tych pieniędzy nie było wcześniej? Bo jak się okazuje, nie chodziło o żadne z kamieni, na które się państwo tu powołują, tylko chodziło o to, że w Polsce decyzją Polaków wyrażoną w wyborach rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a nie, jak chciałaby Unia Europejska, czy Komisja Europejska ściślej powiedzmy, Donald Tusk. I na koniec jeszcze jedna kwestia, która moim zdaniem ale rozbraja... Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie, czy pan prezydent, pani redaktor, mając na uwadze to wszystko również, o czym mówił pan przed chwilą, przyjrzy się tym ustawom tylko wyłącznie jako prawnik, czy też... Także ze świadomością, że od tego zależą pieniądze. Pan prezydent nad każdą ustawą, która trafia na jego biurko, zawsze się pochyla, analizuje i podejmuje decyzje dobre z punktu widzenia obywateli polskiego państwa. Ale chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę, która obnaża w ogóle całą tę narrację, która tu jest prowadzona. Jeżeli, nie wiem czy państwo macie świadomość, mówię tutaj bardziej do przedstawicieli koalicji, że przecież to jest odpowiedź na wniosek, który wasza minister 2 dni po przejęciu rządów w Polsce przejęła i we wniosku o płatność, którego tak się zawsze domagaliście, 11 razy przywołuje wasza minister ustawę prezydencką dotyczącą wymiaru sprawiedliwości. No to zaraz, czyli ustawa, którą pan prezydent proponował, która miała być, i wierzyliśmy w to głęboko, źródłem do uruchomienia tych środków, sami to podkreślacie we wniosku, a widzimy, że kiedy zapada deklaracja... Cały czas pan patrzy na pana wtedy... marszałka Tyszkę. Nie, nie, ja staram się, ponieważ koalicja siedzi tak trochę po prawej i lewej stronie marszałka Tyszki, więc staram się patrzeć ale ja podziwiam dzisiejsze wypowiedzi drogiego przedstawiciela pana prezydenta. Są jak zaklinacze węży. Po chwili wszyscy już nie wiedzą, o co w tym chodzi. Nie, ale dzisiejsze odpowiedzi wszystkich państwa... Nie tylko pana. Z przyjęciem tego, dlaczego środki do Polski nie płyną. I co to się stało, że tylko fakt, że Donald Tusk jest premierem, te środki do Polski. A odniesie się pan do tego, o czym powiedziałem, że we wniosku, który wskazaliście, 11 razy osoby i przypominam 9.45, zaproponowaną przez pana prezydenta, i ona naprawiała wymiar. To teraz pan Stanisław Tyszka, który nie jest w koalicji rządzącej, ale ma coś do powiedzenia, aż się rwie do głosu. Tak. Tak, proszę. Mamy do czynienia... proszę mówić w miarę tak w sedno. Postaram się, pani redaktor. Na zegar. Mamy do czynienia, szanowni państwo, z niebezpiecznym dla polskiej państwowości mechanizmem pozatraktatowym i pozakonstytucyjnym współrządzenia na linii Warszawa-Bruksela. My nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia, co zostało ustalone. To jest niedemokratyczne i nietransparentne. Nie wiemy, na co zgodził się Tusk w rozmowach z panią von der Leyen, tak? Za odblokowanie tych pieniędzy. Proszę zauważyć, że w sensie legislacyjnym, prawnym nic się kompletnie nie zmieniło. Nie ma żadnych ustaw legislacyjnym uchwalonych. Legislacyjnym nie, natomiast pewne takie akty dotyczące prokuratury czy systemu sprawiedliwości... Ale one są dewastujące dla wymiaru sprawiedliwości. Ale my mówimy w tym momencie o poważnym bardzo kryzysie polskiej praworządności spowodowanym przez PiS, tak? Którego nie naprawia, nie chce nawet naprawić nowa koalicja rządząca, chociaż Konfederacja proponuje reset konstytucyjny od dawna. I mamy nagle odblokowanie
pieniędzy z tego funduszu zadłużenia. Tak? Przypomnijmy, co to jest to KPO. KPO to miała być odbudowa Europy po pandemii. Szanowni Państwo, minęły dwa lata od ogłoszenia końca pandemii, prawda? W momencie rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. To są pieniądze, które będziemy my spłacać nasze dzieci do 2057 roku. Większość tego to jest kredyt. Mniejszość to są dotacje, za które też zapłacimy. Czym zapłacimy? Zapłacimy nowymi podatkami europejskimi, już wprowadzonymi, już pobieranymi od Polaków. Zapłacimy przyjętymi przez PiS kamieniami milowymi i w tym momencie będą realizowane prawdopodobnie przez koalicję, bo tego nie wiemy, nie wiem, co ustalili, tak zwanymi kamieniami milowymi, co tam jest. Tam na przykład jest coś takiego, to akurat już koalicja, którą reprezentuje pan Kowal, potwierdziła, opłata, podatek nowy od rejestracji samochodów spalinowych i od posiadania samochodów spalinowych. Szanowni Państwo, ja bym chcieli, żeby słuchacze to usłyszeli. My zapłacimy za te pieniądze. To nie jest manna z nieba. To nie są pieniądze, które nam ktoś da za darmo. To są pieniądze, za które zapłacimy wieloma bezsensownymi, szkodliwymi dla Polaków reformami. Niedobrze się stało, że te pieniądze zostały obiecane i zostaną odblokowane, bo w ogóle będziemy mieć więcej kłopotu niż pożytku. Te pieniądze to są pieniądze znaczone. One muszą zostać wydane na realizację w Polsce religii klimatycznej, tak? Czyli na tę całą zieloną transformację. Panie redaktorze, ja też tak mówię. Tak, Polacy zostaną, tak, w tym momencie dyskutujemy o próbie likwidacji polskiego rolnictwa i polskiego transportu. Spotkamy się tutaj za parę lat i zobaczą Państwo, że będziemy dyskutowali o tym, że Polacy są zmuszani, są wywłaszczani z własnych mieszkań, dlatego że położyli zbyt cienką wersję styropianu na przykład, albo nie wstawili trzeciej szyby, prawda, w okno, tak? To ma wymusić zielona transformacja. Jest 5.41. Polacy Urszula domagają się z jedną rzeczą, Stanisławie, zgadzam się z tobą. Tak, będziemy musieli zrealizować zobowiązania, które podpisał pan premier Morawiecki. No. Tak, będziemy musieli. Ale wy chcecie je realizować. Tak, będziemy musieli zrealizować zobowiązania. Natomiast na pytanie, dlaczego teraz, ja panu nie przerywam, dlaczego teraz trafiły środki do Polski? Jeszcze nie trafiły bardzo żadne środki. Trafią. Jest jedna odpowiedź. Bo my oczekiwaliśmy i wnioskowaliśmy o te środki. Pan premier Morawiecki, teraz mówi pani. Pan premier Morawiecki nie złożył nawet stosownego wniosku. W tej sprawie chyba Lewica złożyła zawiadomienie do prokuratury. Być może dlatego, że były konflikty wewnętrzne i PiS był zakładnikiem partii Zbigniewa Ziobry. Być może dlatego, że słuchał się swoich kolegów. Przypominam wypowiedzi pana ministra Budy, który mówi, trwają analizy, czy taki wniosek złożyć przed, czy było w wyborach. Pan minister Suski mówił, mi pieniędzy starcza na chleb, pieniędzy europejskich dobrze, ale nie wiadomo, potrzebujemy. Ale wiadomo, że nie chodzi o, pani poseł, Lapiński nie chodzi dokładnie tylko o wnioski, ale chodzi też o podróż pana ministra Bodnara i pana ministra Szłapki do Brukseli. Ale, bardzo ważną sprawą jest to, że oczekujemy tych pieniędzy, że wnioskowaliśmy, że wniosek został złożony, że przedstawiliśmy naszą wizję, że rozpoczynamy odbudowywanie zaufania w Europie. Nie będziemy się koncentrować na wskazywaniu wrogów, tak jak to robiło Prawa i Sprawiedliwość. Będziemy szukać sojuszników dla realizacji. To są pewne pieniądze, tak? Pani to są pieniądze. Ja muszę tak skracać, to są, tak. To są pewne pieniądze, które muszą być bardzo szybko zainwestowane po to, żeby gonić Europę, która korzysta z tych pieniędzy. Może pani jeszcze o tym euro, tylko taki. Tak, ale, nie. Ale pan redaktor, ale pan wie, pan wie, że do euro się zobowiązywał. Dziękuję bardzo. Te pieniądze nie mają być szybko wydane. Proszę, tam jest zegar, pan się kontroluje. Te pieniądze nie mają być szybko wydane, a mądrze wydane. Czy zainwestowane, bo to są rzeczywiście pieniądze, wszystkie z pożyczki. Już jeden podatek spłacamy, podatek od plastiku. Pan premier Tusk na drugi dzień po zaprzysiężeniu poleciał do Brukseli i zgodził się na 3 nowe. I zamiast wiatraki powinni państwo spełnić swoją obietnicę i zainwestować to w biogazownię. 2000 biogazowni by było polskich rolników i właśnie to jest ta dochodowość, o której pani mówiła. Na pewno nie wiatraków. Rządził pan nie tak dawno. Najdłużej to akurat pani rządziła, doprowadzając do zniszczenia rolnictwa. Idąc dalej, te pieniądze
oddamy do tego 57 roku. Z tej pożyczki, o której mówił Stanisław, i z podatków, które będziemy spłacali, które nie mają swojej granicy. Więc te podatki zostaną z nami na nie wiadomo kiedy. Ale dlaczego te pieniądze... Bo w czerwcu to już druga obietnica pani von der Leyen, że te pieniądze będą, bo w czerwcu ubiegłego roku to sama mówiła. Ale pan Miller powiedział, jaki był jedyny kamień milowy, żeby odsunąć PiS od władzy. A pan Trzaskowski rzeczywiście mówił prawdę prawie 3 lata temu, że poleciał do Brukseli i zablokował te pieniądze. Dobrze, proszę, że te pan, pieniądze ja myślałem, są. Że tutaj jednak wszyscy będą się cieszyć, że będą pieniądze, ale okazuje się, że te pieniądze są Trzeba darmowych pieniędzy, nie. Panie redaktor. Za wszystko musimy zapłacić, ale my jako obywatele też kupujemy mieszkania na kredyt, też kupujemy samochody na kredyt, tylko to musi być mądrze, jeszcze raz powtórzę, zrobione, nie, ale... a nie przepalone. Dziękuję za tę część dyskusji. Zbliża się 9:45. Na moment przerywamy rozmowę. Posłuchamy wspólnie wraz ze słuchaczami innych radiów w Polsce i za granicą fragment piosenki Johna Lennona Give Peace a Chance. Two, one, two, three, four. Szansę pokojowi? Czy w ogóle jest szansa na pokój? I czy to jest szansa na pokój na takich warunkach, jakich chce i cały zachodni demokratyczny świat, i Ukraina, a nie taki pokój, którego chciałby Putin, jeśli rzeczywiście... Pokojowi da szansę ten, kto powstrzyma Putina. Żeby powstrzymać Putina, trzeba uruchomić produkcję zbrojeniową w Europie, trzeba pokazać, że jesteśmy w stanie, i to się już zaczęło dziać na szczęście, że jesteśmy w stanie produkować amunicję i jesteśmy w stanie się zmobilizować jako Europa i Stany. Ja czuję się zobowiązany, żeby powiedzieć 2 słowa do tej dyskusji, która toczyła się wcześniej, bo mam wrażenie, że powstał już taki chaos, że mało kto rozumie, o co chodzi. To są naprawdę duże środki z KPO, które pójdą na konkretne programy, które są ustalone już, dotyczą przykładowo modernizacji szpitali, poprawy jakości szpitali, dodatkowego sprzętu, albo na przykład modernizacji budynków mieszkalnych. To jest korzystne w naszej ocenie dla ludzi. Polacy czekali na to 1,5 roku. Jeżeli się dostaje tak duże środki, w części dostaje, w części to są pożyczki, to wypełnia się warunki. Te warunki wynegocjował poprzedni rząd, my je podtrzymujemy, one zostaną wykorzystane, wypełnione.
po to, żeby te środki przyszły do Polski, bo to jest korzystne dla nas, dla naszej racji stanu, bo inni tego już używają, analogicznych środków, i nie chcemy być w tyle. Ja jednak chcę wrócić do Ukrainy. Jakie są teraz relacje, panie ministrze, polsko-ukraińskie? Jak pan je ocenia? Czy rzeczywiście to, co się dzieje na granicy i to, te wszystkie wypowiedzi po stronie ukraińskiej i to, to jak my podchodzimy do tego, mówię o polskim rządzie, który zresztą chyba to było też w takim cichym porozumieniu z prezydentem, nie uległ tej presji, żeby pojechać na granicę pilnie, szybko, tak jak to zrobił Denis Szmyhal, czyli premier Ukrainy, żeby rozmawiać o rozwiązaniu konfliktu. Ale czy to wszystko się kładzie cieniem na naszych relacjach? Czy trzeba wziąć pod uwagę, że tam jest też kampania wyborcza? I dlatego to, co nam się wydaje tutaj takie oburzające, to są drobiazgi? Rozdzielmy dwa porządki. Jeden to jest ten porządek państwowy, który w tym wypadku jest symbolizowany przez relacje między panem prezydentem a prezydentem Zełenskim. Ta relacja jest oparta na zdrowej, uczciwej relacji, na przyjaźni, której dowodów mieliśmy bardzo wiele. A drugi porządek to jest ta aktualna sytuacja i napięcia, które powstają na linii Polska-Ukraina, chociażby w kontekście rolnictwa, no ale ten porządek jest już pod opieką, tak powiem, obozu aktualnie rządowego. No, to w jaki sposób zarządza tym kryzysem lub nie zarządza kryzysem dotyczącym relacji w obszarze rolnictwa, formacja rządząca, czy szerzej koalicja rządząca. Ale słyszałam wypowiedź prezydenta w jednej z telewizji, który powiedział, że właściwie dał to zrozumienie, może nie powiedział tego tak dokładnie. Bo pan prezydent jest arbitrem. Pan prezydent, widząc sytuację kryzysową, także będące udziałem. Właściwie popadł to, że Donald Tusk odwołuje się do spotkania, które ma się odbyć 28 marca. Nie jedzie na te granice. Ale to, dlaczego nie jedzie premier czy politycy rządowi na granicę, to jest pytanie raczej do przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, ale nie pytam, dlaczego. Niż do pana prezydenta. Ja raz jeszcze to powiem. Relacje polsko-ukraińskie w perspektywie nie kilku tygodni czy jakiejś jednej konkretnej wypowiedzi tego czy innego urzędnika, nawet bardzo nieszczęśliwych, jakie się zdarzają, są najlepsze w historii naszych wspólnych relacji. Polacy, raz jeszcze to powiem, i jako państwo, i społeczeństwo zdali ten trudny egzamin i zdają go każdego dnia od 2 lat. A pan prezydent jest, myślę, strażnikiem właśnie tego kursu, który jest kursem racjonalnym, który jest kursem, który uwzględnia... Jeżeli pyta pani o pokój, czy pytamy wszyscy, słuchając chociażby tego utworu o tą szansę na pokój, to tu wiemy, że dla tego, żeby Europa była bezpieczna, w tym Polska była bezpieczna, niezbędne jest przywrócenie prawa międzynarodowego, przywrócenie i doprowadzenie do powrotu do tego status quo ante, jeśli chodzi o sytuację terytorialną ukraińską. Jednym słowem, Ukraina musi wrócić do tych granic, które miała przed rosyjską agresją. I nawet nie mówię już o ostatniej, tylko mówię o tej dotyczącej Krymu. I na tym możemy budować refleksję na temat pokoju w Europie, czyli powrotu do sytuacji sprzed. O tym mówi pan prezydent w swoich wszystkich wywiadach. Czy państwo chcieliby coś do tego dodać? Czy mogę na koniec wprowadzić bardzo krótko inny temat? Tak. Ale pan już mówił, a może ktoś to już nie mówił? Myślę, że warto jest... W tej rundzie nie, tylko mówił pan i pan Poboży. Nie tylko ja, bo mówił też pan Poboży. Konsultacje międzyrządowe odbędą się 28 marca, tak jak jest zaplanowane. To jest taka forma, gdzie spotykają się ministrowie z obu rządów i ustalają różne szczegóły. Inne spotkania mogą być wcześniej. Problem z rolnictwem zostanie rozwiązany. Bardzo dobrze na tym polu działa minister Siekierski. To jest historia, która się zdarza, kiedy spadają ceny na... Otwiera się rynek, spadają ceny. To każdy, kto ma rozum, to rozumie i wie, że to zostanie rozwiązane, bo to już jest w procesie. A potem będziemy znowu wracali do wielkiej szansy, jaką stanowi także dla polskiej gospodarki, może przede wszystkim dla polskiej gospodarki, otwarcie rynku ukraińskiego. Ukraina będzie wchodziła do Unii. W większości dziedzin gospodarki Polska ma przewagi konkurencyjne.
To jest kwestia elementarnej wiedzy o ekonomii. Ale mówimy to tylko w wersji optymistycznej. A stosunki to jest likwidacja polskiego rolnictwa. A stosunki... Panie ministrze, pan sobie zdaje z tego sprawę, co pan mówi? A stosunki... Pan chce sprzedać polskie rolnictwo w tym momencie z miłości do Ukrainy? Pan jest naprawdę komediowym przedstawicielem jakiejś... Pan się wtrąca, nie pana kolej w tym momencie na mówienie, a pan próbuje zmonopolizować tutaj dyskusję. I jeszcze mówiąc nieprawdę. Pan za każdym razem jest jak aktor z komedii Fredry, no naprawdę. Pan poseł Tyszka, mówiąc tutaj o likwidacji polskiego rolnictwa ze względu na Ukrainę, przemilcza, co nie dziwi w kontekście Konfederacji, że problemem jest to, ta podaż zboża z Rosji, która celowo zwiększa tę podaż i ze względu na to przede wszystkim spadają ceny zboża. Mamy zamkniętą granicę, jeśli chodzi o napływ zboża z Ukrainy ceny dalej spadały. Więc może przyjrzyjmy się temu, żeby nie wzmacniać tych nastrojów antyukraińskich, w czym Konfederacja jest bardzo dobra, przyjrzyjmy się, co dzieje się ze zbożem z Rosji. Szanowni Państwo, panie redaktorze, ja muszę się odnieść, bo atakuje mnie Kowal, atakuje mnie pani. No, ja muszę powiedzieć prawdę. To znaczy tak, na Ukrainie, panie Kowal, produkują międzynarodowe korporacje. Nie Ukraińcy. Wy w tym momencie, wpisując przejścia graniczne, fragmenty dróg, fragmenty torów na listę infrastruktury krytycznej, działacie w interesie międzynarodowych korporacji produkujących na Ukrainie. Działacie przeciwko, proszę mnie nie przerywać, działacie przeciwko polskiemu bezpieczeństwu żywnościowemu, działacie przeciwko polskim rolnikom, działacie przeciwko polskim konsumentom. Tak? No, jeżeli pan mówi w tym momencie o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej, to jest automatyczna likwidacja polskiego rolnictwa. I fragmentów dróg na listę infrastruktury krytycznej. Dlaczego to działa na rzecz oligarchów? Dlatego, że rolnicy w tym momencie nie bronią swojego interesu. Rolnicy bronią interes nas wszystkich, żebyśmy mieli dostęp do dobrej żywności. To, co jest produkowane na Ukrainie, nie spełnia standardów europejskich. To jest nieuczciwa konkurencja. Ale to jest prawda. I teraz tak, w 2022 roku zostały otwarte granice na import towarów rolnych z Ukrainy. Kto głosował za? Platforma, PiS, PSL, Hołownia, Lewica. Wszyscy w Parlamencie Europejskim głosowali za otwarciem tych granic. Teraz się połapaliście, że coś jest nie tak, że to jest zagrożenie dla polskiego rolnictwa i staracie coś naprawić. Konfederacja mówi, jak to zrobić. Rozporządzenie, które obowiązuje w tym momencie o zakazie importu czterech zbóż, jest niezgodne z prawem europejskim. Prawda? My mówimy, wprowadźmy w tym momencie embargo na import wszystkich towarów rolnych i zacznijmy rozmawiać. To będzie niezgodne z prawem europejskim. To będzie niezgodne i zacznijmy negocjować jak poważni ludzie z Unii Europejskiej. Od razu mamy rolników, mleczarzy, sadowników, ogrodników, mówi którzy teraz czekają, którzy boją się tego embarga, ponieważ oni eksportują do Ukrainy i taki jest problem. Natomiast pan się przyzwyczaił do polityki... A panu nie przerwa. Pan się przyzwyczaił do polityki Prawa i Sprawiedliwości. Ale pani ma jakąś obsesję na punkcie Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie. Pani rządzi od ponad dwóch miesięcy. Dlatego potrzebne są... Jedno zdanie, bo jeszcze jedno zdanie Jarosław. Dlatego potrzebne są zasady, który będzie chroniony polski rynek. Zasady, gdzie polscy przedsiębiorcy będą uczestniczyli w odbudowie Ukrainy. To jest nam potrzebne. Potrzebne nam są zasady, których będziemy się trzymać, bo sytuacja na granicy, gdzie uprzedzona Ukraina wiedziała, że nie będzie tam strony Polski, a mimo wszystko dążyła do tego spotkania, to jest proszenie się o niepotrzebny konflikt. I jeszcze jedna rzecz. Też trzeba sobie powiedzieć, że są środowiska w Polsce bardzo prorosyjskie. Przy uchwale dotyczącej potępienia bardzo Rosji, proszę, uprzejmie... część posłów Konfederacji, dajmy jeszcze... pan poseł Tyszka, dziękuję ale kilkadziesiąt bardzo. Sekund. Dziękuję. Bardzo. Proszę bardzo. Obecny polski rząd nie zamierza skończyć tego konfliktu, co pokazuje właśnie wpisanie granic do infrastruktury krytycznej. To dokładnie skasuje. Jeżeli by chciał, to ten konflikt by zakończył. Znalazł 20 miliardów w budżecie, ale można... Rok temu nie było konfliktu, bo się znalazło 15 miliardów. A Lewica pierwszy raz ma rację. Jeżeli państwo popatrzą na ceny, te dwie niebieska i czerwona kreska pokrywają się. To oznacza, że ceny w Polsce są
cenami światowymi, matifowymi. Więc to zboże ukraińskie nie wpływa na ceny w Polsce, wpływa zboże rosyjskie, które obniżyło ceny na całym świecie. Bez puenty będzie. Błęda jest taka, że trzeba rozszerzyć o 5 produktów ten zakaz, znaleźć 20 miliardów i przyjąć pakiet ustaw, które są już w lasce marszałkowskiej. A Jarosław Sachajko, było gorąco, ale cieszę się, że możemy dyskutować tutaj, a nie jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej są Ukraińcy. Błażej Poborzy, Urszula Pasławska, Paweł Kowal, Stanisław Tyszka, Dorota Olko, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia.